Samolot został rozerwany przez wybuchy w kadłubie. Przyczyną wybuchów był ładunek termobaryczny. To wersja smoleńskiej podkomisji w sprawie katastrofy sprzed 7 lat. Podczas uroczystości rocznicowych przed Pałacem Prezydenckim o prezentacji podkomisji mówił Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem podkomisja, tu cytat, pokazała, jak to wszystko wyglądało z bardzo wysokim stopniem prawdopodobieństwa. Prezes PiS mówił też o celowym, niewłaściwym naprowadzaniu samolotu. Jest nowa praca dla Bartłomieja Misiewicza. Były rzecznik ministra obrony narodowej i szef jego gabinetu został pełnomocnikiem zarządu do spraw komunikacji w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Ministerialną kontrolę nad grupą sprawuje szef MON, czyli Antoni Macierewicz. Misiewicz był już raz związany z Polską Grupą Zbrojeniową, wchodził w skład jej rady nadzorczej. Media informowały wtedy, że specjalnie dla Misiewicza został zmieniony statut spółki. Misiewicz nie ma bowiem wyższego wykształcenia, nie miał też skończonego kursu dla członków rad nadzorczych. Troje posłów Nowoczesnej zawieszonych w prawach członków partii. To decyzja zarządu Nowoczesnej po medialnych informacjach, że politycy chcą opuścić Ryszarda Petru i zasilić szeregi Platformy Obywatelskiej. Chodzi o Grzegorza Furgo, Martę Golbik i Joannę Augustynowską. Według nieoficjalnych informacji zarząd dał swoim posłom szansę, by się zdeklarowali, czy chcą być dalej w Nowoczesnej, ale żadna deklaracja nie padła. Stąd decyzja o zawieszeniu. Posłowie od decyzji zarządu mają prawo się odwołać. Luksusowy hotel w Hamburgu odmówił noclegu Donaldowi Trumpowi. Prezydent USA do Hamburga udaje się w lipcu na szczyt G20. Niemieckie media informują, że Trump może nie zatrzymać się w żadnym innym z renomowanych hamburskich hoteli i ze względów bezpieczeństwa będzie nocować w Berlinie. Doniesień w tej sprawie rzecznik hamburskiego hotelu nie chciał komentować. Nie wiadomo więc, jaka jest przyczyna braku hotelowego pokoju dla amerykańskiego prezydenta. Pogoda nie będzie dziś rozpieszczać, a w najbliższych dniach możemy zapomnieć o słońcu, ale za to możemy cieszyć się czystym powietrzem. Na smogowej mapie Polski zielone i ciemnozielone punkty, to oznacza, że stan powietrza jest dobry, a miejscami nawet bardzo dobry.